Hej, gram, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak. Witam was po tak długiej przerwie w kolejnym poradniku serii Call of Duty Vanguard Zombies. Oh yeah. Wiem, że dawno nie było żadnego filmu i że prawdopodobnie YouTube utnie mi po raz kolejny zasięgi filmu. Dlatego mam ogromną prośbę, byś na starcie zostawił łapeczkę w górę, tak? By film w ogóle chciał się pokazać innym w subboxie. A wierzę, że ten materiał ci się spodoba. Dlatego z czystym sumieniem możesz zostawić łapkę w ciemno. Dzięki wielkie i zaczynamy. Jak kiedyś obiecałem, dziś pojawi się materiał, w którym pokażę wam wszystkie easter eggi mapy Shinonuma. Więc zacznijmy sobie od tego, który już widzieliście w postach. Chodzi o Petera McCaina, wiszącego na respie mapy. Jest to zmarły szpieg, a także doktor, który pracował dla OSS, czyli Biura Służb Strategicznych, przeciwko grupie 935. Za jakiś czas pojawi się specjalny materiał poświęcony tylko tej postaci, tak więc czekajcie, bo będzie warto. Zostając wciąż na respie, pokażę wam kolejny easter egg tutaj. A polega na włączeniu trybu rozwścieczenia. To oznacza, że zombie poruszają się z taką samą prędkością, jak gdybyście byli w rundzie co najmniej 55. Dobrze jest tego używać na początkowych rundach. Tym bardziej, jeśli ktoś speedrunuje. Aczkolwiek później również można włączać ten tryb, jeśli wcześniej go wyłączyliście. Jak go uruchomić? Tuż po odrodzeniu musicie jak najszybciej strzelić w 5 lamp naftowych, które widzicie przy oknach. Zamiast opisywać, gdzie się znajdują, sami zobaczcie. Jednak trzeba to robić bardzo szybko. Kolejność jest raczej obojętna, ale przeważnie zaczynałem od okna naprzeciw schodów. Po każdym udanym strzale w lampę usłyszycie sypiące się szkło, a to znaczy, że zaliczyło wam lampę. Po usłyszeniu śmiechu Samanty pojawi się tryb rozwścieczenia, który jest gotowy do użycia. Otwórzcie wszystkie bariery i zbadajcie wykopalisko. Zrozumiano? To się nigdy nie skończy, co? Te wynaturzenia nigdy nie powinny były powstać! Rozwieźcie ich na kawałki! Kolejny easter egg to Secret Song pierwszy, można powiedzieć. Dlatego, że drugi już mieliście okazję widzieć na kanale związanego z Samantą. Natomiast ten pierwszy jest związany z telefonem stacjonarnym i jedyne co musicie zrobić, to podejść pod telefon i przytrzymać przycisk użycia. Pierw usłyszycie brak sygnału, następnie wykręcanie numeru, a po chwili usłyszycie sygnał i zaraz po nim legendarny już utwór The One, skomponowanego przez Kevina Sherwooda, który na marginesie wpadł na mojego streama niegdyś, lecz tym razem w wersji instrumental, bez wokalu. Tak się składa, że ten easter egg pokazywałem wam kilka lat temu w Black Opsie 3. Kolejny easter egg dotyczy darmowego Wunderwaffe DG2, którego już obejrzało 500 osób na moim kanale. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak go zrobić, kliknijcie w opis lub link na końcu wideo. Następny easter egg dotyczy dziwnych dźwięków z radia w pokoju komunikacyjnym. Wystarczy przytrzymać przycisk użycia na panelu. Nie do końca jestem pewien, gdzie jest skrypt uruchamiający ten easter egg, ale dwa razy udało mi się za pierwszym kliknięciem w okolicach środka, a raz gdy klikałem po całym radiu odpalić te dziwne trzy dźwięki. A są to dźwięki pochodzące z pierwszych oficjalnych reklam telewizyjnych gry Call of Duty Black Ops z 2010 roku. Niestety zmarnowałem ponad 2 godziny na szukaniu tego fragmentu, by wam je pokazać, ale udało mi się znaleźć tylko taki bardzo krótki fragment. Najbardziej skomplikowany z tych, które wam pokazuję w tym odcinku, jest właśnie ten. Easter Egg Króliczka. Głównym celem jest zdobycie wielu nagród punktowych oraz rzeczowych. Rekomenduję wam zalosowanie chociaż 3 razy skrzyni losującej wcześniej, po to by zwiększyć prawdopodobieństwo szybszego wylosowania króliczka.
By przystąpić do tego easter egga, musicie pierw wykonać kilka kroków głównego easter egga mapy, a mianowicie dojść do momentu, gdzie możecie wypić krew zabitych zombie pułapką. Będąc na zombie blodzie, udajecie się do siedziby lekarza na froncie i przywołujecie Tyrolkę, a pod nią znajduje się pierwsza z trzech części króliczka, którą musicie podnieść. Czy to jasne? Podporządkuję się temu. Następna część znajduje się przy chacie rybackiej po prawej stronie w tym miejscu. Jeśli będziecie odpowiednio szybcy, zdążycie podnieść obie części na jednym zombie blodzie. Na trzecią część przyjdzie wam zużyć kolejny zombie blot. A więc udajecie się ponownie do fontanny i wypijacie kolejną dawkę krwi. Udajecie się do skrzyni i losujecie do momentu pojawienia się króliczka. Tutaj jest sprawa najtrudniejsza, bo nie wiadomo, kiedy ten wyskoczy. Ja dość długo się z tym męczyłem i zużyłem dużo kasy. Wam też może trochę to zająć, dlatego uzbrojcie się w cierpliwość. Oraz róbcie to pod sam koniec rundy, zostawiając przy tym jednego lub dwóch zombiaków. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że zombie blood musi być cały czas aktywny w momencie pojawienia się króliczka oraz kilka sekund dłużej, gdyż część jego zniknie i nie zdążycie jej podnieść jak tutaj. Gdy zombie blood działa, zobaczycie coś takiego. Skrzynia się unosi, a pod nią jest ostatnia część króliczka. Podnosicie ją i otrzymujecie 5000 punktów z dropów oraz różne fanty. Ostatni poboczny easter egg to darmowy raygun, który otrzymujecie w momencie zabrania lustra tuż po pokonaniu echo. Dodatkowo dostajecie kilka innych fajnych dropów, lecz raygun jest tutaj najlepszą nagrodą. I to by było na tyle, mordeczki. Mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie subskrybujcie z dzwoneczkiem. No i oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Na koniec ogłoszenie parafialne. Chciałbym was poinformować, że za 2 tygodnie w planach mam zrobić streama. Jeszcze nie wiem, który to dokładnie dzień, ale w postach was poinformuję. Chciałem również przeprosić za moją dykcję, ale to wynika po prostu ze zmęczenia, bo jest za 15:02 w nocy i dlatego mam taki rozleniwiony język, ale mam nadzieję, że wam się mimo wszystko materiał spodobał. Śledźcie moje social media, bo tam właśnie będę mówił o moim przyszłym streamie. I cóż, dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.